Nawet nie wiesz, jak twoje zdrowe zęby wpływają na skuteczność uwodzenia. Witam. Ogólnie musicie zrozumieć, że zdrowe zęby to podstawa. I przykładowo, możesz sobie mieć super złoty zegarek, super ubiór i tak dalej, no ale jeśli będziesz miał zepsute zęby, przykładowo, nie będziesz miał z przodu zęba, będziesz miał czarne, gdzieś tam ułamane czy coś, no to przykładowo, jeśli podejdziesz do dziewczyny z takimi zepsutymi zębami, no to widzisz, dziewczyna ci nie powie: słuchaj, musisz naprawić zęby i tak dalej, wtedy może pogadamy, tylko ci powie, że słuchaj, nie mam czasu, mam chłopaka i odejdzie, no nie? Musicie zawsze zrozumieć, że dziewczyna nigdy wam, obca dziewczyna, no nigdy wam nie powie, co jest nie tak, co zrobiłeś źle, co popraw. No nie, no to jest właśnie taki element, no nie, że raz, że ona ci tego nie powie, żebyś nie poczuł się źle, no nie. Bo gdyby ci powiedziała: słuchaj, masz zepsute zęby, mnie to strasznie odrzuca, no to poczułbyś się źle, no nie? Poczułbyś się naprawdę źle, więc dziewczyny zawsze wolą w tą stronę, no nie? No tak zostały zaprogramowane, no nie? Że przykładowo nie zna cię ta dziewczyna, ty jej nie znasz i tak dalej, no to ona gdzieś tam nie chce ci psuć dnia, życia i tak dalej, no nie? Na pewno gdzieś tam słyszałeś od matki, babci, cioci, siostry, że no zrób se zęby, zrób se zęby, no bo widzisz, zazwyczaj jest tak, że jak już ktoś jest dla nas bliski, no to chcemy mu pomóc, no nie? I tak dalej. Ale jeśli jest jakaś obca osoba, no to u kobiet jest tak, że no ona nie jest, jakby to powiedzieć, osobą, która no jest od tego, żeby ci mówić, co masz robić, no nie? No dlatego zawsze, jak coś będzie z tobą nie tak, no nie? No to zazwyczaj dziewczyna powie: nie mam czasu, spieszę się i tak dalej. Ale ona już po prostu oceniła ciebie, już zobaczyła, no nie? I teraz w drugą stronę, jak to działa. No ostatnio w maju poznałem Ukrainkę, no nie? Ładna dziewczyna. I była ładna, ja to mówię, do czasu, aż się nie uśmiechnęła, no nie? I powiem ci tak, no miała zepsute zęby, miała czarne zęby i to gdzieś tam połamane, gdzieś tam nie miała całych zębów z przodu, tak widać, że po prostu no nie było ciekawie, no nie? No nie miała gdzieś tam wszystkich zębów, tak zakrywała to. No ale gdzieś tam poszedłem z nią na spotkanie, gdzieś tam rozśmieszyłem ją i tak dalej. No i gdzieś tam zobaczyłem, no nie, no to ona gdzieś tam widziała, nie, że to, że coś jej wypomniałem czy coś, ale ona zobaczyła, że zobaczyłem, no nie, że no jej zęby i sama gdzieś tam zaczęła, no idę, byłam u dentysty, no nie, i tutaj gdzieś tam mamy za darmo teraz dentystę, więc gdzieś tam zrobiłam, no sobie, zaczęłam sobie robić, tak zaczęła się bronić, no nie, czyli zobaczcie, ja praktycznie dziewczynie, no nic nie mówiłem, ale ona już mnie wyczuła, no nie, zobaczcie, jaką one mają perfekcyjną gdzieś tam wyczucie mowy ciała, no nie, po prostu lekko się skrzywiłem i tak dalej, no ale ja wam powiem, że byłem z nią na dwóch spotkaniach, no nie? I pomimo tego, że jej mówiła, że będzie robiła, że robi te zęby gdzieś tam, że tu na jedną tą pójdzie, tu zaraz, no nie, coś tam zaczęła robić, tu aparat i tak dalej, no to ja mówię: okej, spoko, no nie? Ale wiecie, co ja wam powiem? Ja jej nie potrafiłem pocałować w usta. No nie potrafiłem. Nie potrafiłem. Dwa spotkania się męczyłem. Naprawdę, no dla mnie to dla mnie to było obleśne. Czarne zęby, gdzieś tam młodziutka, gdzieś tam dziewczyna i po prostu do takiego stanu gdzieś tam się doprowadziła, no nie, i straszne to było dla mnie, no i po prostu po dwóch spotkaniach, no po prostu zerwałem z nią kontakt, no nie, naprawdę, olałem. Nic gdzieś tam już jej gdzieś tam nie zapraszałem, a nic, bo
No nie mogłem, no nie, no w policzek, okej, okay, ale no pamiętam, siedziałem na drugim spotkaniu i tak, kurde, już muszę ją pocałować, to nie, ale ta się uśmiechnęła i zobaczyłem, no niby dałem ją tam gumę, obładowałem ją tymi, ale nie mogłem, po prostu dla mnie to było obleśne, no nie, czarne zęby, no po prostu bakterie i tak dalej i pomimo tego, że była ładna, no nie, z twarzy, zęby, znaczy zęby, włosy, to zęby miała straszne, straszne. I pomimo to, że mówiła, że gdzieś tam idzie je robić, jakby tak się broniła, wiedziała tego, to ja no, ja nie potrafiłem, no nie, nie potrafiłem, naprawdę nie potrafiłem jej pocałować. Nie, nie mogłem. Po prostu dla mnie to było obleśne i no nie, no, ja jednak jakby to powiedzieć, byle czego nie tykam, no nie? I no naprawdę, no nie. Dla mnie to było. No wsadziłbym tam język, bakterie i tak dalej, myślę, że zaraz do mnie by te bakterie przyszły, zaraz gdzieś tam, ja mam na przykład zdrowe zęby, no nie, dbam i tak dalej, no i, no nie, no nie, no nie, i na przykład i to gdzieś tam zauważyłem, no nie, Ukrainek, gdzieś tam, no kilku, że no jeszcze z taką inną się też spotkałem i podobna sytuacja, no nie, że czarne, ale straszne takie żółte, zęby jakby nie myte i tak dalej i to też gdzieś tam mnie odrzuca, no nie, strasznie. I tak samo jest gdzieś tam, no, u dziewczyn, no nie, jeśli podchodzisz do dziewczyny i ty masz żółte takie zęby, masz takie naloty takiego jakiegoś pomarańczowego jakiegoś nalotu na tych zębach z przodu, tutaj na dole masz jakiś kamień taki, no nie, to już nie chodzi o to, że gdzieś tam zapach jest ok, bo wziąłeś gumę, ale chodzi o to, że no, jeśli rozmawiasz z dziewczyną, to ona to widzi i to może być powód, dla których no, nieakceptowalne będzie, żeby z tobą się spotkać, no nie? Po prostu z grubej rury, krótka piłka. Naprawdę. Gadasz chwilę, no nie, ona patrzy i po prostu. I już. I czasem być może jest to, że podchodzisz, robisz masę podejść, no nie? Robisz masę podejść do dziewczyn i dobra, jedna, druga da ci numer, stwierdzi, że jej to aż tak nie przeszkadza, no ale no mówię, to jest takie no obleśne, no nie? Że no dlatego ona, no nie, no dla mnie to jest mega odrzucające, no i nie potrafię pocałować dziewczyny z zepsutymi zębami. Kiedyś też podszedłem do jakiejś dziewczyny, ładna i tak dalej. No i tego. No i ja to jak zawsze gadam, czasem dziewczyna szybko się zaśmieje, no nie? I jedna super ładnie wyglądała, no ale gdzieś tam zaśmiała się i nie zasłoniła ręką. I z przodu ta jedynka, nie wiem, czarna, centralnie czarna. Ja pierniczę. Też się z nią nie spotkałem, no nie? Więc zobaczcie, jak gdzieś tam dziewczyn odrzucam przez same gdzieś tam zęby, no nie? No dla mnie to jest obleśne, nie? No jak można wyhodować takiego no, czarnego zęba, no nie? No to też świadczy o tym, że ona jest brudaską, no nie? Jeśli tu zębów nie myje, to tam na dole tym bardziej, no nie? To i to później, no mówię, to ja takiej bym nawet nie tknął, no nie? Do jakiejś choroby i tak dalej. No nie, no moje laski są czyste i tak dalej. Zęby okej, okay, spoko i zęby to są, jakby to być pierwsza gdzieś tam oznaka tego, no że dziewczyna o siebie dba, no nie? Że dziewczyna o siebie dba. Całe życie. Myje te zęby od małego i tak dalej. Jeśli ma jakieś choroby, zęby jej wypadają, no to też jest oznaka, że dziewczyna jest gdzieś tam defektem, no nie? No przykładowo dziewczyna wciąga nosem. Wciąga, no to jej zęby wypadają, no nie, kruszą się, no to też masz oznakę, no nie, czyli zęby naprawdę potrafią bardzo dużo o drugiej osobie powiedzieć, no nie. Raz się spotykałem z taką dziewczyną, też wciągała nosem, powiedziałem, to kruszyły jej się zęby, po prostu. Więc olałem laskę, no nie, no proste. No ale, no mówię. Zęby. Niby taki banalne, ale jak wiele gdzieś tam potrafi o drugiej osobie powiedzieć, no nie? Dlatego widzisz, od razu, jeśli masz jakieś zepsute zęby, no nie, stań przed lustrem, zrób sobie uśmiech, zobacz, czy są ok, no nie?
jeśli nie jest okej. Okay. Nie mówię ci, że musisz mieć super białe, jak i amerykańscy gdzieś tam aktorzy, no nie, ale no chodzi o to, żebyś o nie dbał, no nie. Żebyś o nie dbał. Bo to, mówię, jest też oznaką, no, że dbasz o siebie, no nie? Że no, tu masz zęby czyste, wymyte, no to laska widzi, że okej, jesteś czysty i tak dalej, no i masz to samo, no nie? Że jak zęby masz czyste, to tam na dole też jest czysto, no nie? Jak zęby gdzieś tam masz zepsute i tak dalej, no to co ty robiłeś? Jesteś leniem, że ci się nie chciało mieć zębów, no nie? I tak dalej. Naprawdę, dlatego no mówię, taki detal. Ogólnie musicie zrozumieć, że uwodzenie opiera się na detalach, no nie? O detalach, którzy gdzieś tam wiele osób nie widzi, no nie? Także no, jest to jeden naprawdę też z powodów, no, dla których dziewczyna nie chce się dać ci się pocałować. No nie? Bo przykładowo nie zobaczyła, no nie gadałeś i tak dalej, nie zobaczyła, a nagle gdzieś tam zaczęłeś się śmiać i ona widzi, no i nie dać się pocałować, rozumiesz? Nie dać się pocałować, bo jest dla niej to obleśne, bakterie i tak dalej, no nie? I co z tego, że weźmiesz gumę, czy odświeżasz sobie usta? Jak tam po prostu jest, wszystko się psuje, próchnica zżera ciebie, no nie? Także, no mówię. Popraw to i działaj. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.